Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Zabieram was dzisiaj na wycieczkę po Zurychu. W zasadzie chcę wam pokazać jego turystyczne części, które moim zdaniem warto zobaczyć, bo zauważyłam teraz taką tendencję na YouTubie i w ogóle w podróżowaniu, że bardzo dużo osób stroni od turystycznych miejsc i stara się pokazać coś innego. A ja chcę pokazać wam, że turystyczny nie znaczy tandetny, nie znaczy przereklamowania, nie przepełniony ludźmi. Że turystyczny jest fajny, tak naprawdę nie bez powodu. Zapraszam na film. Jesteś w Szwajcarii przejazdem, albo po prostu postanowiłeś wpaść na jeden dzień do Zurychu i nie wiesz, gdzie się wybrać? Za chwilę zobaczysz 5 moich propozycji miejsc, które warto zwiedzić, mając w tym mieście zaledwie kilka godzin. Naszą małą wycieczkę zaczynamy na Bahnhofstrasse. To ulica zbudowana w miejscu murów miejskich, zburzonych 150 lat temu. Jedna z najbardziej prestiżowych ulic na świecie. Łączy dworzec główny z jeziorem Zurychskim. Ma 1,5 km długości i mieści się na niej mnóstwo markowych sklepów. Sklepów znanych projektantów, sklepów z bardzo drogimi zegarkami oraz biżuterią, sklepów z dziełami sztuki i antykami oraz znane galerie. Jeżdżą po niej jedynie tramwaje. Przy Bahnhofstrasse, bliżej jeziora, znajduje się Paradeplatz, który jest kwintesencją bogactwa. Warto zajrzeć do bocznych uliczek, w których znajduje się sporo uroczych knajpek, pełnych nie tylko turystów, ale i mieszkańców Zurychu, zwłaszcza w porze lunchowej. Jezioro Zurychskie to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Zurychu. Ma 40 km długości i sięga aż do kantonów Schwyz i St. Gallen. W najgłębszym miejscu ma aż 143 metry głębokości. Przy dobrej pogodzie można z tego miejsca podziwiać Alpy. Pływa po nim mnóstwo statków, łodzi, a nawet rowery wodne. Raz w roku odbywa się tutaj impreza, podczas której tysiące osób przedostaje się z jednego brzegu jeziora na drugi brzeg w pław. W lipcu 2017 roku udział wzięło 10 705 osób i to jest aktualny rekord liczby uczestników. Podczas krótkiego pobytu w Zurychu warto zajrzeć do Grossmünster, która jest nazywana kościołem matką szwajcarskiej reformacji. Nie mogę pokazać Ci wnętrza kościoła, ale zapewniam, że znacznie różni się od tych bogato zdobionych, które znamy z Polski. Jedną z niewielu ozdób są współczesne witraże wykonane według projektu Augusto Giacomettiego z 1932 roku. W 1850 roku ponad 90% mieszkańców Zurychu było protestantami. W ciągu 150 lat proporcje się zmieniły, głównie z powodu dużej ilości imigrantów. Przespacerujmy się dalej wzdłuż Starego Miasta. Dzielnica Niederdorf to jego bardziej rozrywkowa część. Znajdziesz tutaj sporo knajpek, barów, restauracji czy sklepów. Na szczególną uwagę zasługują jednak wyjątkowe miejsca, takie jak Edis Weinstube, Erotische Weinstube, czyli erotyczna winiarnia, której bar ozdobiony jest zdjęciami pełnymi nagości, a na ścianach wiszą akty. A jeśli chcesz doznać wyższej sztuki, to skręć w Spiegelgasse, gdzie pod numerem 1 znajdował się Cabaret Voltaire, klub nocny założony w latach 20., uważany za miejsce powstania dadaizmu. Powoli zbliżamy się z powrotem do dworca głównego, ale zanim zakończymy wycieczkę, zabiorę Ci jeszcze w jedno miejsce. Pojedziemy tam funikularem, który odjeżdża z samego centrum Zurychu, z budynku mieszczącego się przy przystanku Central. Dosłownie z budynku. Dwa wagoniki wymieniają się co chwilę, a przejazd trwa zaledwie 100 sekund. Warto wiedzieć, że w niedzielę kolejka jest nieczynna. Prowadzi na taras widokowy pod Politechniką Federalną w Zurychu. Z którego rozpościera się przepiękny widok na miasto oraz okoliczne góry. Żegnam. Jeżeli film się wam podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się już niebawem w następnym filmie. Cześć!